Jesteśmy właśnie na stateczku. Dokładnie na promie, na wyspę gubernatorów. Jest 7.25, jesteśmy pierwszym, no drugim rejsem popłynąć, czyli o 7.30 z Manhattanu. Do godziny 12 jest darmowy rejs od 7 do 12 z Brooklynu, od 10 do 12 darmowy rejs na tą wyspę. Także... Cześć wam! Hejka! Także teraz wyspa, wybierzemy się dzisiaj też do polskiej dzielnicy, tak jak mówiliśmy, czyli Greenpoint. Przejdziemy sobie przez Williamsburg Bridge, ale zanim to... Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób, gdzie czerwony przycisk subskrybuj tam na dole, bo jeszcze tego nie robisz. Ale teraz zaczniemy ten film, weź sobie jakieś przekąski i smacznego! Wyspa to cudowne miejsce, jeśli chcecie tak troszeczkę odejść od tych wszystkich tłumów i odpocząć, popodziwiać sobie zieloną trawkę, niską zabudowę. Naprawdę jest tutaj tak magicznie, możecie sobie też posiedzieć na ławeczkach, także spokojnie możecie sobie zrobić na przykład jakiś piknik, jak jesteście w ładną pogodę. Naprawdę warto. Tym bardziej no do 12 za darmo, ostatni właśnie wypływający to jest ten o 12. Całkiem przypadkowo weszliśmy do Organic Deli and Juice Bar. Mieliśmy ochotę na tosta z serem, ale mieli tutaj kanapki też na ciepło i wybraliśmy sobie, o fajnie, bo przekrojone na pół, patrzcie to. Wzięliśmy sobie z jajkiem, a tu jeszcze widzę ser. Do tego zostaliśmy zapytani, czy jakiś sos. Wzięliśmy ketchup. Oboje wzięliśmy tą samą. Tak, oboje wzięliśmy tą samą. Pamiętasz, ile kosztowała jedna? Nie pamiętamy, ile była, po ile była jedna, ale za dwie kanapki i szłepsa zero zapłaciliśmy $13.02 z podatkiem. Dobra, sprawdźmy, jak smakuje, bo jest cieplutkie. Fajne. Pychota. Ten serek z tym jajkiem mega dobrze gra. Ciepła bułeczka, a la kajzerka. I tutaj jest dobre pieczywo. No, może wszystkie te bułki trzeba na ciepło jeść, nie wiem. A ketchup zmienia totalnie smak i podbija wszystkie inne smaki pozostałe. Mega to robi robotę, ale to spycha. Mogliśmy więcej sobie, mogliśmy kiedyś jeszcze takie próbować. Zobaczymy jeszcze. Tutaj mają sporo opcji śniadaniowych. Of Enderman w drodze na Greenpoint. Zeszliśmy przed chwilą z mostu i weszliśmy do tej piekarni. Oni tutaj mają słodkości i słone wypieki. Mają też troszeczkę śniadań. Za dwie takie duże opcje zapłaciliśmy $10.40. Tutaj mamy taki wypiek. Nie wiem, czy to będzie ciasto francuskie. Prawdopodobnie z szpinakiem i z grzybami, z pieczarkami. A tutaj mamy taki wypiek, którego spróbuję Łukasz z cheddarem i jalapeno. Ja próbuję tego, jestem go bardzo ciekawa. Nie wiem, czy to lepiej gryźć, czy odkroić. O! O, ale się wbiło ładnie. Poszedł zapach przypraw, jakiegoś czosnku. Ja sobie pomogę rękoma teraz, bo jeszcze nakroiłam. O. Patrzcie, ile jest tego z środka, ile jest tego szpinaku. Wygląda to rewelacyjnie, naprawdę cudownie. To ciasto też wydaje się całkiem ok. Ciasto francuskie, może jadaliśmy już lepsze. Ono jest chrupkie z zewnątrz. W środku po prostu mięciutkie. Dosyć maślane. Farsz jest dobrze doprawiony, mocno wyczuwalny szpinak, czuć też jakiś czosnek, jest tutaj ten sezam. Bardzo dobry wybieg. Ja też zacznę od przekrojenia na pół. Plastikowe noże, kocham. O, jest to jalapeno, faktycznie. Nawet widać kawałki cheddara, tak mi się wydaje, że to to. Sprawdźmy to. Wezmę tu, gdzie jest więcej jalapeno, co? Wiesz, wiesz. Spokojnie, nie krępuj się. Skąd ja to wiedziałem? Liczę na to, że to będzie pikantne.
Jalapeno jest takie delikatnie pikantne, ale nie jest za bardzo. Straciło swoją moc. Oczywiście jeżeli ktoś nie lubi jalapeno, to i tak będzie dla niego za ostre. Ale dla mnie, jak lubię, to uważam, że jest troszeczkę słabsze. Bardzo fajnie wyczuwalny cheddar. Sama ta bułeczka, ciężko mi określić, co to jest. Jest słodka troszeczkę, też troszeczkę jak ciasto francuskie, ale bardziej zbite. Bardzo tłuste, mam bardzo tłuste palce. Nie wiem jeszcze do końca, co to jest. Troszeczkę jakby takie ciasto francuskie albo bliżko połączone ze sobą. Taka konsystencja, ale bardzo, bardzo smaczne. Idziemy do Biedronki w Nowym Jorku. Uwaga, uwaga, udało nam się wejść do polskiej restauracji. Polska obsługa, polska muzyczka w tle, polskie dania, jest jakiś bigos, są gołąbki. My będziemy próbować gołąbka z kaszą, krokieta ze szpinakiem, pierogów z kapustą i grzybami, pierogów a la ruskie z serem i ziemniakami. Ja zacznę od gołąbków, o dokładnych cenach wam powiem po prostu, gdy wyjdziemy, bo na razie nie dostaliśmy żadnego paragonu. Z tego co wiem, to chyba $1.50 było za jednego pieroga, bo tutaj są na sztuki. Dobra, próbuję gołąbka, może Łukasz pokaże, jak przekroję. Mięciutki. Ja zauważyć, że podoba mi się, że w tym miejscu jest bardzo dużo opcji wegetariańskich też. I wegańskich, bo był też na przykład bigos i zupki są wege. Widać bardzo dużo tej kaszy. Zobaczmy, jak to smakuje. No. Ja sobie odkroję jeszcze. Próbuję. Jest naprawdę dobry. Czuję się, jakbym jadła swoje własne gołąbki, tylko są podane bez sosu. Dobrze doprawiony farsz, dużo tej kaszy, kapusta dobrze przygotowana, ale zarazem jest jeszcze taka troszeczkę al dente. Mnie naprawdę smakują. Spróbuję jeszcze tego pieroga. Jak Ada mówi, że to jak jej gołąbki domowe, no to jest pochlebstwo. Tylko bez sosu. Dobra, próbuję. Jeśli chodzi o pierogi, to będzie loteria, bo ja spróbuję tego. O, to chyba tak, to jest taki ruski, mamy tutaj ziemniaki i ser. Widać, że ciasto różni się wizualnie od tego, jakie są u nas. Nadzienia wydaje się całkiem okej. Okay. Pachną też fajnie. Jest naprawdę smaczne ciasto, nie jest za grube, jest dużo nadzienia. Ja tylko, jeśli chodzi o moje preferencje, wolałabym, żeby było bardziej pieprzne. Ale nie mam się do czego doczepić, naprawdę. Bardzo dobre rzeczy. Polka. Także jesteśmy w Polkadot, jeśli nie powiedziałam wcześniej nazwy. Teraz kolej na Łukasza, bo jestem już ciekawa tych kolejnych pozycji. A ja sobie zacznę od krokieta. Przekroję go już na pół, żebyśmy mieli na pewno do podziału, tak jak zawsze się dzielimy. O, szpinak. Bardzo dużo tego szpinaku. Jak zapachniało nawet. I widać, że takie też cienkie ciasto. O, bardzo cienkie ciasto, dużo szpinaku, czuć czosnek od razu. Gorąco. Bardzo fajny szpinak, dobrze doprawiony. Ciasto nie jest za grube. Bardzo dobre. Zobaczmy teraz te pierogi. O. Jestem ciekawa, bo my zawsze jesteśmy bardzo wymagający, jeśli chodzi o kapustę i grzyby. Ale udało mi się akurat trafić. To też była loteria. Dobra, próbujemy. Kapusta ci zasmakuje. Nie jest taka kwaśna, typowo zakwaszona. Jest delikatnie kwaśna, nie jest wypłuchana. Dobrze doprawiona. Pyszna, pyszna kapusta. Delikatnie słodka nawet bym powiedział. Bardzo fajne, jest cienkie, jest troszeczkę inne niż jadamy na co dzień, ale równie dobre. Już wam możemy powiedzieć, zapłaciłam rachunek $15.25, więc tyle właśnie z podatkiem tego wyszło. To w sumie nie aż tak źle, jak na to, że mieliśmy trzy różne rzeczy, no w sumie to cztery, pierogi kosztowały tyle same. No i zjedliśmy naprawdę smacznie i porcja była taka, że w dwójkę ja się czuję tak fajnie teraz. Ja też. No. Wystarczająco. Także idziemy dalej, zobaczymy, co jeszcze dzisiaj wpadnie. Jesteśmy w Two Boots Pizza i mamy dwa slice pizzy z serem za 6,90 z podatkiem. Oczywiście mówimy o cenie za dwa już. Kawałki nie są nawet zbyt małe, bo są całkiem duże. Od spodu całkiem dobrze wypieczone, dużo podsypki. Ale sprawdźmy, jak smak. O, pociągnęło się trochę. Bardzo smaczna pizza, tylko ta podsypka trochę za dużo jest, bo tak grupie potem pod zębami nieprzyjemnie. Mnie to akurat nie pasuje, bo nie jestem fanem tego, ale ktoś może lubić. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobra ta pizza.
Jesteśmy w Spring Coffee. Jest to miejsce tak naprawdę nadal na Chinatown i nie rzuca się tak w oczy, bo jest delikatnie zakryte, jest bardzo malutkie. Jest to miejsce wegańskie z burgerami, z kanapkami, są też jakieś boksy bento i bao. My akurat nie idziemy w bao, nie bardzo zależało, żeby przyjść tutaj gdzieś w końcu na jakiegoś burgera, bo jedliśmy już tyle różnych rzeczy. Ja już szukam opcji, jakie zamówiliśmy, żeby dokładnie wam powiedzieć. Więc mamy sobie Sweet and Spicy Tofu Burger za $10.95. Będzie tutaj tofu, ogórek, czerwona kapusta, marchewka i mayo. Sweet and Spicy Sauce. Do tego nie mogliśmy się powstrzymać i nie wziąć sobie kanaperki, sandwicha, bo są bardzo fajne kompozycje. $10.95 za kanapkę. Tutaj w ogóle z podatkiem zapłaciliśmy $23.84. W kanapce mamy hash brownsa, ser, chleb będzie pełnoziarnisty, zobaczymy jaki on będzie, wegański ser, ketchup i też majonez i kapusta, sałata. I tyle. Tyle. Także czekam już na to jedzonko. Ja zaczynam od burgera. Jest naprawdę spory. Jest gigantyczny w sumie. O. O. Patrzcie na to tofu teraz. Trochę wygląda jak jakiś kurczak. Jest mega soczyste. O. Jeszcze nie jadłem tak soczystego tofu. Pyszna, a ta świeżość tych chrupiących warzyw, coś pięknego. I jako pikantne. Oczywiście słodkie, bo to jest chyba sweet spicy, tak? Tak. Jest słodkie, jest faktycznie spicy, tak delikatnie. Bardzo dobra. Patrzcie tylko jak ta kanapeczka super wygląda. Najbardziej boję się pieczywo, ale ona jest przypieczona, więc myślę, że będzie spoko. Hash browns wydaje się taki mocno spieczony. Tak, to jest dobre, on jest delikatnie tłusty i to czuć. Ten chleb jest tutaj nawet spoko, dużo świeżych warzyw, które sobie chrupią. On też w środku chrupki. Dodatkowo ten rozpływający się wegański cheddar. Bardzo fajny sandwich, naprawdę pychota. Idziemy na zakupy do sklepu, który najbardziej przypadł nam do gustu, czyli Trader Joe. Tam robimy zakupy na kolację, na śniadanie, także znów zakupy. Lecimy już do naszego pokoju odpocząć. Jutro jeszcze, w sensie kolejny, jeszcze już ostatni taki cały dzień szykuje się dość, może nie ciekawie, ale tak intensywnie. Jeszcze troszeczkę pochodzimy, jeszcze troszeczkę pozwiedzamy, pochłoniemy ten Nowy Jork. No i w tym filmie to już na tyle. To jest recenzja. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczkiem, wpadajcie na social media, Instagrama, TikToka. Udostępniajcie ten film, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć. Pa!